Wilczyńska, witam Państwa i zapraszam na piątkowe podsumowanie tygodnia. Gdynia, Wejherowo, a następnie Lęborg i Sierakowice. To trasa przejazdu autobusu kandydata na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Były kwiaty, chleb, orkiestra i tłumy zwolenników kandydata z Prawa i Sprawiedliwości. Plac Jakuba Wejhera w piątkowy poranek zapełnił się zwolennikami kandydata na prezydenta RP Andrzeja Dudy. Przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości powitano orkiestrą, okrzykami radości, oklaskami, kwiatami oraz kaszubskimi wypiekami. Andrzeja Dudę przywitał Witold Reclew, szef PiS-u w powiecie wejherowskim oraz Genowefa Słowi, radna powiatowa, która wręczyła kandydatowi kaszubskie specjały, w tym chleb, sól i smalec. Kandydat na prezydenta Polski złożył kwiaty pod pomnikiem Jakuba Wejhera. Odbudowa gospodarcza kraju, odbudowa polskiego przemysłu, po to, żeby stworzyć dla młodych ludzi i dla przyszłych pokoleń szansę na godziwe życie i godne w naszym kraju, jest dzisiaj najważniejszym zadaniem ludzi władzy, tu u nas w Polsce. Wizyta trwała niespełna godzinę, ale zebrała tłumy osób. Zupełnie inny przebieg miała wcześniejsza wizyta bronkobusa w naszym mieście. Wówczas obecnych było kilku zwolenników i działaczy lokalnych Platformy Obywatelskiej. Starosta wejherowski, dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 oraz rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu podpisali porozumienie o współpracy. Całość okraszana była 6 powiatowymi zawodami edukacja dla bezpieczeństwa, w których udział wzięło 39 zespołów z powiatu wejherowskiego. Uczniowie tejże placówki szkolnej na ulicy Strzeleckiej w Wejherowie doskonale wiedzą, jak istotne jest dbanie o bezpieczeństwo, zarówno swoje, jak również innych osób. Po raz 6 zorganizowali zawody pod nazwą Edukacja dla Bezpieczeństwa. Tym razem zmaganiom młodych ludzi z terenu całego powiatu wejherowskiego towarzyszyła uroczystość podpisania porozumienia o współpracy między Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa z Poznania oraz Starostwem Powiatowym w Wejherowie. To porozumienie jest też efektem wieloletniej współpracy. Tutaj po raz 6 organizowane są powiatowe zawody edukacji dla bezpieczeństwa. Ta szkoła bardzo dużo robi w tym zakresie i tą współpracę z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Poznaniu tak naprawdę nieformalnie posiada, dlatego z inicjatywą wyszła pani dyrektor, aby to sformalizować, abyśmy to porozumienie podpisali. Dzięki porozumieniu od września w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 funkcjonować będzie klasa o profilu mundurowym. Na zajęciach realizowane będą m.in. tematy związane z udzielaniem pierwszej pomocy oraz tematy dotyczące bezpieczeństwa publicznego. Szkoła zgłosiła już innowację pedagogiczną do pomorskiego kuratora oświaty i organu prowadzącego w sprawie bezpieczeństwa publicznego. Porozumienie umożliwi uczniom korzystanie z zasobów akademickich, na przykład biblioteki, oraz pozwoli na uczestnictwo w szkoleniach i seminariach. Nową aulę ze sceną otrzymał Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 imieniem Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie. Placówka licząca ponad 700 uczniów wreszcie doczekała się profesjonalnej sali wielofunkcyjnej. W Wejherowskim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 naukę pobiera ponad 700 uczniów w 28 klasach. Szkoła posiada jedną niewielką salę gimnastyczną. Do tej pory większość wydarzeń artystycznych, sportowych odbywały się na holu. Teraz uczniowie i pracownicy oraz dyrekcja mogą pochwalić się wielofunkcyjną i nowoczesną aulą. Oczywiście będzie to pomieszczenie wielofunkcyjne, bo i na gimnastykę w zimie, i na różne zajęcia nie tylko artystyczne. Uroczyste otwarcie nowej auli zbiegło się z dwiema istotnymi dla szkoły datami. 50-lecie istnienia tego budynku, który został oddany do użytku w 1965 roku jako trzecia siedziba liceum, które liczyło już wtedy ponad 100 lat, bo teraz już ma 157. No i oczywiście drugi jubileusz to jest rok teatru, Polskiego Teatru Publicznego, który został ogłoszony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego w związku z 250-leciem istnienia Teatru Narodowego w Warszawie. Nowo wybudowana aula ma powierzchnię użytkową prawie 800 metrów kwadratowych, a kubatura całego budynku obejmuje 3000 metrów sześciennych. Sala licząca 243 miejsca siedzące posiada pełną infrastrukturę techniczną, w tym profesjonalną scenę z całym zapleczem. Wyposażona jest w inteligentny system wizyjny, system automatycznej klimatyzacji i zaciemnienie.
40 wystawców i ponad 1000 osób zainteresowanych. To efekt 7 targów pracy, które zorganizował Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie. Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie po raz kolejny zorganizował targi pracy. W siedzibie Zespołu Szkół Policealnych na ulicy Dworcowej swoje oferty przedstawiło 40 wystawców. Byli przede wszystkim przedstawiciele firm z powiatu wejherowskiego oraz oferty pracy z zagranicy. Ale nie zabrakło też przedstawicieli punktów konsultacyjnych, m.in. punktu informacji europejskiej ze starostwa. Mieliśmy tutaj przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Pracy, służby eurosowskie, którzy promowali właśnie konkretne oferty zatrudnienia za granicą, oferty pracy legalnej. Również wystawcy z naszego powiatu, Balex Metal, firma Elmark, czyli bardzo poważni pracodawcy. Oferty pracy to nie jedyny, choć najważniejszy aspekt targów. Swoją pomocą służyli także doradcy zawodowi. W punktach konsultacyjnych można było m.in. nauczyć się prawidłowego sporządzania CV. Wejherowskie targi pracy odbywały się po raz 7. Być może takim akcjom, coraz bogatszej ofercie i prężnej działalności Urzędu Pracy można zauważyć niewielki spadek ilości osób bezrobotnych. Liczba ta maleje w stosunku do zeszłego roku. Tylko w ciągu ostatniego miesiąca liczba osób bez pracy zmniejszyła się o 500. Mam nadzieję, że to jest wzrost na rynku pracy, bo wpływa do nas też więcej ofert pracy, a poza tym osoby bezrobotne znajdują to również zatrudnienie poza Urzędem Pracy, poza pośrednictwem urzędu i widzimy, że całkiem spora grupa podejmuje zatrudnienie, co jest bardzo optymistyczne. Targi pracy trwały od 10 do 13. W tym czasie w siedzibie Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych przewinęło się około 1000 osób zainteresowanych pracą. 10 maja bieżącego roku wybory demokratyczne wyłonią prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, sprawującego urząd przez kolejnych 5 lat. W związku z tym przypominamy mieszkańcom Wejherowa, w jaki sposób mogą oddać głos na wybranego przez siebie kandydata. 10 maja będziemy wybierać prezydenta Polski. Na terenie Wejherowa funkcjonować będzie 25 lokali wyborczych. Nasze lokale wyborcze, 25 lokali wyborczych będzie otwarte od godziny 7 do godziny 21. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może udzielić pełnomocnictwa do głosowania. Następnym ważnym terminem dla mieszkańców Wejherowa jest termin 4 maja, gdzie można złożyć wnioski o głosowanie przez pełnomocnika. Każdy wyborca może też głosować korespondencyjnie. Zamiar taki należy zgłosić do Urzędu Miejskiego w Wejherowie do 27 kwietnia bieżącego roku. W miniony weekend Lubań stał się sercem pomorskiego ogrodnictwa. Wszystko za sprawą odbywających się tam targów ogrodniczych. Na 150 stoiskach odwiedzający mogli znaleźć interesujące rośliny, nabyć niezbędny sprzęt ogrodniczy, a także skorzystać z doradztwa dotyczącego m.in. upraw warzyw, a także sadzenia kwiatów i drzew owocowych. Tradycyjnie różnorodną ofertę przygotowali wystawcy nie tylko z naszej najbliższej okolicy. Wystawcami są szkółkarze praktycznie można powiedzieć z całej Polski, ale oprócz tej części typowo szkółkarskiej mamy innych wystawców, a w tym roku szczególnie po podpisaniu ustawy o energii odnawialnej mamy już duże ekspozycje kolektorów słonecznych, mamy baterie słoneczne, czyli tak zwaną fotowoltaikę, także też już ta oferta jest tu pokazywana po to, żeby już wyjść pod przyszłe inwestycje, które w tym temacie będą się na pewno bardzo szybko rozwijały. Danuta Walczak do Lubania przyjechała z Kostrzyna Wielkopolskiego z okolic Poznania. Jak przyznaje, na targach pojawia się od wielu lat i zawsze widzi zainteresowanie wśród kupujących. Co więcej, ma na Kaszubach stałych klientów. Stare odmiany jabłoni bardzo, bardzo są poszukiwane, a oczywiście mamy dosyć duży wybór. No i jak również, proszę Państwa, odporne, bardziej na mrozy, nie? Takie zabieramy tutaj po prostu rośliny, które po prostu nie przemarzają tak szybko. Takie, które pasują do naszego klimatu. Tak, szczególnie właśnie są zainteresowani Państwo takimi odpornymi, nie? Na przemarzanie. Ale w Lubaniu można było kupić nie tylko rośliny. W niewielkiej miejscowości o wielkim potencjale targowym co roku pojawiają się na przykład przedstawiciele Trójmiejskiego Związku Hodowców Gołębi i Królików. Jesteśmy tu cyklicznie na zaproszenie właśnie tego związku.
No i wystawiamy swoje okazy, które tak jak pani tu widzi, są przez nas hodowane. No właśnie, co możemy tutaj zobaczyć i pewnie też kupić? No możemy akurat kupić trzy rasy. Są to Belgii Olbrzymy, Srokacz i Nowozelandy. Są takie imponujących rozmiarów zwierzątka. To są króliki, które osiągają wagę od 5 do 10 kg. Dla wszystkich zwiedzających przygotowano dodatkowe atrakcje, w tym wesołe miasteczko i stoiska z małą gastronomią. To wszystko, co dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy. Życzymy miłego weekendu i do zobaczenia w najbliższy poniedziałek.